na lotnisku jest strasznie głośno, nie wiem czy nie będzie słychać. No ale zaczynamy naszą przygodę. Dobrze, to mamy już autko. Czekamy na pana przewodnika, który poszedł zapłacić za wstęp do parku. Tu mamy wokół też inne samochody. Marcin stwierdził, że to wygląda trochę jak taka baza wojskowa. No, trochę jest. I chyba coś w tym jest, więc zapraszamy. Jest. Bunkrów nie ma, ale zajebiście. I zapraszamy na safari. Safari. Suahili po prostu podróż. Dla nas jedno z lepszych przeżyć, które doświadczyliśmy. Dziś pokażemy Wam, jak to wyglądało. Począwszy od Parku Narodowego Serengeti. Sobie 3 pełne dni. I zobaczymy, jakie zwierzęta uda nam się zobaczyć. Ja oczywiście liczę na słonie. No i będziemy szukać Wielkiej Piątki. Wielka Piątka to ssaki uznane przez tutejszych myśliwych za te najbardziej niebezpieczne. A są to lew, słoń, bawół, lampart i nosorożec. To są gazele. Podczas trwania całego safari towarzyszył nam Freddy z firmy Iconic Expedition. Był on kierowcą, przewodnikiem, czuwał nad naszym bezpieczeństwem, dbał o dobry nastrój, a nawet o to, abyśmy nie byli głodni. Cudowny człowiek. Link do Instagrama zostawiamy w opisie. I polecamy. Best driver! Mamy tutaj zwierzę, nie będę go przedstawiał, bo każdy je zna. Bardzo blisko nas. Zobaczcie, na czym idzie. Idzie. Pan nam powiedział, że żyrafa jest takim narodowym zwierzęciem Tanzanii, więc warto je tutaj naprawdę zobaczyć. Skała wygląda jak z Króla Lwa po prostu z tego filmu. Michał! Te kaktusy są świetne. No proszę, kaktus. I gepardzik poluje. Nie wiem, czy go widać? No nie widać. Bynajmniej na ujęciu. Dlatego, planując pobyt na safari, warto zaopatrzyć się w lornetkę lub okular. A tu, pod kiełbasianym drzewem, pierwsze zwierzęta z Wielkiej Piątki. Lwy. Po solidnym posiłku. I właśnie to zazwyczaj kobiety polują, a faceci tylko pilnują stada. Yeah, you see that?
the crocodile, yeah? Crocodile? Yes. Where? Tam koło hipopotama. Jest krokodyl. Tam obok właśnie jest... oglądamy hipopotamy. Ten jeden, który się tutaj tak nie rusza najbliżej nas, jest martwy. I tam koło niego jest sobie krokodyl, który... Który kończy posiłek. I tak naprawdę te piękne zwierzęta wyglądają tak troszeczkę niepozornie. Ale są bardzo, bardzo niebezpieczne. I wbrew pozorom pożerają właśnie najwięcej ludzi. To widzę, to pięknie. Ale jak ten krokodyl widzieliście? Ja widziałem jak grobem tylko mało. Bal doczekał się słoni. Tam niby są. Ładnie ujęłaś. Zrobić zdjęcie słoniu. Z racji tego, że Karolina kocha słonie, jest gonitwa za słoniami, widzieliśmy je wcześniej z innej strony. A teraz tu pan nam podjechał bliżej, bo przewidział gdzie pójdą i mówi, że tam jest droga. Widzicie, że one mogą przewrócić takie oczy. Tak. Dobrze? Mhm. No raczej. Zobaczcie, one tu idą do mnie. Słonie. Niezwykle mądre i empatyczne zwierzęta, gdzie nie bez powodu na czele stada stoi samica. Mogłabym mówić o nich bardzo długo, ale ich widok w środowisku naturalnym naprawdę chwyta za serce. Ten mały słonik ma może z miesiąc, który tam idzie z tyłu. Ale to nie ten mały. Myślę, że jeszcze zobaczymy nie raz tutaj. Bomba, jesteś satysfakcjonowana? Jak nie będzie, to ja nie wiem. No. Tak. W końcu przyszła pora na pierwszy, dłuższy przystanek. Czas na piknik. Ja, Michałku? Czas na toaletę. No, tam pan nam robi pikniczek. Bąbel idzie. A my idziemy sobie na lunch. W takim cudownym miejscu się zatrzymaliśmy. Tu jest dużo stołów takich piknikowych. No i nawet szampan na nas czeka. Więc... No, coś wspaniałego. Więc jeżeli będziecie się wybierać na safari, myślę, że warto sobie zainwestować i pozwolić sobie zorganizować to pani Laurze, której serdecznie dziękujemy. Czas ruszać w dalszą podróż. W pogoni za bajkowymi Timonem i Pumbą. Spierdzieliły. O, jedna została. A jak się patrzy? Szybko. No kurde. Małe. Dziki. To jest najdziwszy. We'll be right back.
roślinożerne ssaki, które większość dnia spędzają w wodzie. No pewnie, że tak. Wielkie zwierzęta, możecie tylko mi uwierzyć na słowo, tam jeden otwiera paszczę. Ale ma, no przecież takim kłem jak się ten co... Zmiażdży, to nie ma szans. To cię nie ma, chłopie. I naprawdę szczęka tutaj... Spadnie. Ale ich tam jest. No brzydko pachnie. To się śmieje tam. One się nie pchają. Przyszła pora na kolejne spotkanie. Słonie, które pokonują nawet 80 km dziennie. Kroczą stadem, równym tempem, przez sawannę. A tu mały spóźnialski słonik. Żyrafa jest w ciąży i zobaczcie, na niej nie wiem, czy to będzie widać, pewno nie, ale na niej siedzi ptaszek, który wyjada tej żyrafie właśnie insekty. Odleciał. I właśnie spierdzielił. A tam jest druga. O, ona jest ładna. Śliczna. Ta mała. Patrzcie, jak pije żyrafa. Jaki skłon robi. Jaka akrobatka. A na niej sobie siedzi jakiś ptaszek znowu. Oliwerek i wyjada insekty. Insekt. Następnie mieliśmy okazję podziwiać z daleka, jak lwy pożerają bawoła. Wy niestety nie możecie tego zobaczyć. Zoom tutaj nie daje rady. A taka jest kolejka ogólnie. Wszyscy oglądają. Z tym bąbel. A jeszcze tu z przodu. Tutaj sobie jeden bawoła. Ale tam jest ich stado. Nie wiem, czy to będzie widać. Zaraz tam nie podjedziemy. Ale tam podjedziemy pewnie. Właśnie. Przyjechaliśmy zobaczyć stado bawołów. Zobaczcie sobie. Bawoły. Piękne, masywne zwierzęta, ale i bardzo niebezpieczne. W mgnieniu oka potrafią wbić w ofiarę swoje potężne rogi. W końcu nie bez powodu znalazły się w Wielkiej Piątce. Tu siedzi sobie krokodyl. Wynurzył się z napilu. On tak niepozornie wygląda, ale jakbyśmy tam podeszli, to by nas tak szybko zaatakował, że byśmy nawet nie zdążyli mrugnąć. Nie, myślę, że leżałby do ostatniej chwili, aż byś przekroczyła linię zła i byś go wkurzyła. Ale byś rzuciła papy. Rozważać można długo, ale pora na odpoczynek i na pierwszy nocleg. Idziemy sobie do naszego namiotu w środku safari. Gdzie jesteś? Na moim pierwszym noclegu na safari w parku Serengeti i właśnie odpoczywamy i czekamy chyba, nie wiem, czy na jedzonko, czy na przydział namiotów. Coś na tej zasadzie. Przydział namiotów i mają nas zaprowadzić. A wy jak tam? A w porządku. Pitas mają nas. Tak na Karolinę to mało wyczerpująca wypowiedź. Hello. Hello. Michał ma dużo racji. Widać zmęczenie. A więc pora się rozdzielić. I trochę was oprowadzić. Hmm.
taki tu jest nocnek. Tu jest korytarzyk. Taki taras nawet bym powiedział. No wieczorem tam będziemy siedzieć, nie? No pewnie. Tu mamy sypialenkę. Szafa. Kasia. Znaczy nie szafa Kasia, tylko szafa i Kasia. No właśnie. To jest prysznic. A za plecami naszego łóżka kibelek. To jest światło. O. Dobra. Cześć, jestem Marcin i witam w moim nowym domu. Zapraszam. Tu możemy sobie oglądać sawannę. Tak, ja zapnę. O, tu mamy takie specjalne miejsce. Mamy latarkę, którą mamy dać znaczy po zmroku, jeżeli chcielibyśmy wyjść. Wtedy ktoś po nas przyjdzie. O, i tu mamy pokoik. Tu mamy miejsca na swoje ciuchy, dodatkowe koce, dodatkowe łóżko. Tu jest piękne łóżko małżeńskie, w którym dzisiaj będziemy spać. Proszę, i teraz wam pokażę toaletę. Jak tu można sobie spać w namiocie. Tu mamy prysznic. Woda jest ciepła, nie jest gorąca. A gdzie tu się pali światło? Tu. O. O. Tu mamy dwa piękne lustra. Wszystkie rzeczy do kąpania. Wodę do picia. I no i najważniejsze, toalet. Kibelek w środku lasu. W środku lasu, no w środku. No mega, fajne, słuchajcie, naprawdę fajne przeżycie. Jeszcze nigdy w takim miejscu nie spałam, nie byłam, więc super. Sawanna. Zmęczeni, ale niezwykle szczęśliwi żegnamy się z wami najpiękniejszym zachodem słońca. Równocześnie zachęcamy do subskrypcji kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, piszcie śmiało. I do zobaczenia już wkrótce. To się wytnie! Są dwie. Jesteś piękny, no wyprostuj się, wyprostuj. O, to się spadło z ryja. No dupą się odwróciła. No bo się obraziła, żeśmy... No, jest mega. Nie obrzezuj się, patrzę. Tutaj jest jedna, a tam jest druga. Tak, pojechałem. Ale tamta nas olała. Kumbal doczekał się słoni. Tam niby są. Krokodyl ładniejszy. Czu! Bąbel opowiada, jak rozmnażają się hipopotamy. A teraz to robią, bo kije obok śpią. Myślę, że nie widzą. Nie wiem, czy widać, ale tam są hipopotamy. I ten jeden jest zmarty, tak? Umarł. Znaczy zabity przez krokodyla i obok jest krokodyl, który sobie go tam ham. Zobaczcie, a little shame. Ale szybko, nie? No to sobie wyobraź, jakby ciebie gonił.